Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie. Dziś moim gościem jest Katarzyna Pawłowska, mistrzyni fryzjerstwa. Dzień dobry. W koloryzacji przeważnie, ale pani Katarzyna się wciąż rozwija, więc być może inne dyscypliny zostaną ogarnięte. Za każdym razem, kiedy zapraszam panią Katarzynę, zastanawiam się, czy ujawni swój prawdziwy kolor włosów. Nie ma szans. Coś tam się delikatnie przebija. To prawie. Tam już jest takie małe to, tylko oszustwo. To niebieskie na czubku. Chciałabym, żeby mi niebieskie odrastały. Traktowanie włosów z szacunkiem to jest domena pani Katarzyny, bo mimo tego, że kolory są agresywne, to z tego co wiem, wszystko jest zgodnie ze sztuką. Ale ja chciałem panią Katarzynę zapytać o to, jak powinniśmy, znaczy ci, którzy mogą i powinni reagować na moment, kiedy kończy się zima, zaczyna się wiosna. Bo samochód na przykład po zimie na ogół potrzebuje przeglądu. Wiem, że nasze organizmy też potrzebują i włosy pewnie też potrzebują jakiegoś takiego potraktowania, żebyśmy lepiej wyglądali wiosną. Tak, tak, tak. Potrzebują na pewno takiego przeglądu. Na pewno w odpowiedni sposób też przydałoby się zimą o nie dbać, ale jak już się zima skończyła, zapomnieliśmy o tym zupełnie, no to wtedy na pewno trzeba zobaczyć, czy nie trzeba podciąć końcówek, bo takie szarpanie szczotką tych końcówek, które są niestety, ale już poniszczone, czy tam nawet mogę powiedzieć, że one zmarzły nam. Przecież też zmiany temperatury, zmiany są wilgotności. Szkodliwe, to wszystko tak, jest... są szkodliwe dla skóry i tak samo dla włosów są szkodliwe. Jeżeli na przykład panie nie lubią chować wszystkich włosów pod czapkę, no to te włosy, które wystają spod tej czapki, bo notabene właśnie czapka nam pomaga w chronieniu włosów. Czyli jednak czapka jest okej. Okay. Tak, czapka jest okej, okay, tylko też zależy jaka, bo na przykład jeżeli czapka jest jakaś polarowa, to ściągając tą czapkę po prostu wyglądamy... Tak, to się elektryzuje. Tak, elektryzuje się. Także najlepiej by było, gdyby ona była bawełniana, z jedwabiu, no ale wiadomo, że to by się też ześlizgiwało z tak, głowy. Tak, że te muszy marzną, to jest kłopot jest później. Tak, tak. I rozumiem, że... bo mówi pani, że zimą... Czy zimą też trzeba jakoś specjalnie dbać o włosy, czy tylko krótko, bo generalnie rozmawiamy o wiośnie. Tak, trzeba specjalnie dbać o włosy. Przede wszystkim musi być to lepsze nawilżenie tego włosa, przez to, że na przykład wchodzimy, jest różnica temperatur i tutaj mamy gorąco, tutaj mamy zimno i te włosy cierpią czyli w tym momencie, wysuszają się. Mogą być przesuszone. Tak, mogą być przesuszone. Mhm. I co zrobić, żeby wyjść z tego przykrego stanu? Bo takie suche włosy, to ja mniej więcej jeszcze coś pamiętam, więc mniej więcej wiem, że to nie jest miłe. Tak. Także pierwsze co, to podcinamy końcówki, żeby nie szarpać po prostu szczotką w trakcie pielęgnacji. A po drugie właśnie to nawilżanie. I to nawilżanie tak naprawdę wydaje się czymś takim, o kurczę, muszę coś więcej robić. Ale taką podstawową rzeczą to jest samo używanie odżywki, bo panie zwykle, panowie również, jak mają troszeczkę dłuższe włosy, muszą stosować odżywkę, a boją się tego robić często przez to, że myślą, że im się będą przetłuszczać te włosy, albo że nie mają na to czasu. Ale nie, dlaczego? Dlaczego odżywka miałaby niby przetłuszczać włosy? No, bo ona nie jest do tego. Tak, ale jeżeli bardzo mocno się wmasuje w skórę głowy i długo się przytrzyma, no to może faktycznie, ale tego po prostu nie wolno wmasować mocno w skórę głowy. No i to nie musi być nawet 5 minut, 10 minut, tylko można nałożyć, spłukać i już to jest ten włos, który jest domknięty, bo szampon czyści, otwiera tą łuskę włosa, a odżywka ją zamyka. To jest bardzo poważna sprawa. I to jest taka podstawa z podstaw. A później raz w tygodniu, wtedy, kiedy mamy ten taki najdłuższy czas relaksu, niektórzy go mają w weekend, niektórzy niedzielę mają w czwartek, tak jak ja na przykład. I co wtedy można zrobić? Poważniejszy program, jeżeli mamy jakikolwiek olejek, jak nie mamy, no to udajemy się do sklepu po olejek. Może być olejek, który można kupić profesjonalnie, a mogą być olejki naturalne, bo są zwolennicy różnych produktów. Taki olejek dodajemy do maski, bo maska jest czymś, co jeszcze mocniej, nie ta maska do włosów, to jest coś, co jeszcze mocniej nawilża nam włosy i mieszamy te dwie substancje, olejek z maską, myjemy wcześniej włosy, żeby właśnie ten włos się otworzył. Żeby łuska się otworzyła. Tak, tak. Musimy go wysuszyć, bo też w mokrych włosach, żeby nie chodzić, żeby nie pójść w tych mokrych włosach spać, także na takie przesuszone włosy dajemy tą maskę pomieszaną z olejkiem, czekamy aż to zastygnie, tak jak maska na twarzy i idziemy z tym spać. Aha! Tak.
O, rany. Rano się budzimy i jesteśmy jak nowonarodzeni. Ale rano już można umyć. Rano już można spłukać to, ale naprawdę jest świetna regeneracja, taka bardzo szybka i domowa. A pościel nie cierpi na tym? Można sobie ręcznik położyć na poduszkę, ale zaznaczam, że nie wolno iść w mokrych włosach spać, więc to trzeba stosunkowo wcześniej zrobić, żeby to zaschło. Ale suszymy suszarką, czy nie, lepiej nie? No wiadomo, lepiej nie, to tak, myjemy włosy, czekamy aż one wyschną, zawiązujemy sobie turban, no, one nie muszą być super suche, potem dajemy tą maskę z tym olejkiem, czekamy aż nam to całkowicie wyschnie samo, to fajnie gdzieś tam zastyga i dopiero wtedy się kładziemy spać. To niezależnie, rozumiem, od długości włosów można taką operację przeprowadzić. Tak. I to jest ten moment takiego odżywienia wiosennego włosów. Czyli już poradziliśmy sobie z tym przesuszeniem, podcięliśmy końcówki, odżywiliśmy. Jest jeszcze coś, co powinniśmy zrobić, znaczy może nie my, ale... Na pewno zastanowić się, bo u nas pory roku są bardzo szybko zmienne. Mamy zimę i tak naprawdę ta wiosna będzie bardzo króciutka i zaraz się pojawi lato, także można już zastanowić się nad jakimiś produktami, które będą chronić z kolei przed słońcem, bo jak słońce już nam wyjdzie, to całą parą i to pierwsze słońce jest tak naprawdę bardzo, bardzo mocne. Słońce to chyba nie jest najlepszy przyjaciel włosów, prawda? Nie jest najlepszym przyjacielem. Słońce potrafi nam nawet rozjaśniać włosy tak jak rozjaśniacz, więc ta struktura wewnętrzna włosa się troszeczkę nam niszczy, a oprócz tego, że do ciała używamy na przykład kremy z filtrami, to proszę sobie wyobrazić, że produkty mają... Szampony nie, ale muszą być to dodatkowe produkty, kremy, spreje, które mają właśnie taki filtr UV. Ale to wtedy, jak się nałoży taki krem spray, to się go nie spłukuje. Nie spłukuje się go. To jest właśnie taka ochrona, osłona na włosy. A to nie powoduje oklepnięcia, zlepienia jakiegoś? Nie. To są takie leciutkie produkty, które można w międzyczasie stosowania innych produktów też zastosować. W razie czego to później można zanotować, żeby wiedzieć tę kolejność. Wszystko. Oczywiście to wszystko można z pewnością zrobić w profesjonalnym salonie, ale można to też zrobić w domu, prawda? To trzeba robić w domu, bo w profesjonalnym salonie są jeszcze dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne, które właśnie już wykonuje fryzjer, wie co, po czym nałożyć, jakie produkty, a to jest coś, co musimy wręcz robić w domu i bez tego się nie da utrzymać wręcz pięknych włosów. Rozumiem, że fryzjer jest w stanie odkryć ewentualne oszustwo. Klienta, oczywiście, od razu. Dobiła pani ostatnio tam, tak, oczywiście, że tak. A fryzjer tam, jasne. To jest, nawet nie muszę ich w ten sposób dotykać, ja tylko przeczeszę grzebieniem, one robią mi tak, ja mówię, kiedy była odżywka? No, kiedyś no, tam była. No, tydzień temu. A nie tylko, zawsze. Tylko, bo nie zdążyłam, bo piesek chciałam wyjść na spacer i tak dalej. Rozumiem, to wymówki pewnie są przeróżne, ale myślę, że warto dbać o ten stan posiadania na głowie, póki jeszcze on jest i póki można się nim cieszyć. Warto, bo jeżeli też te włosy są odpowiednio nawilżone, czyli robimy te takie minimum, czyli używanie odżywki i ten raz w tygodniu zajmujemy się nimi troszeczkę dłużej, to też wszystkie kolory się nam lepiej trzymają, bo często panie zwalają winę na to, że bo firma nie taka, fryzjer nie taki, a tak naprawdę bardzo dużo zależy od tego nawilżenia włosu. Jeżeli włos jest zdrowy, no to świetnie się te kolory trzymają. Teraz wchodzimy już w ten obszar, który pani Katarzyna lubi najbardziej. To okej, dobrze. To ja zapytam w takim razie, będę oczywiście pytał o to, jakie kolory na wiosnę będą na głowie najlepsze, ale chciałem zapytać, czy przed koloryzacją, rozumiem, warto włos najpierw odżywić, uporządkować i na to pani pewnie też zwraca uwagę, zanim pani zacznie tam nakładać te różne kolory. Na niektóre kolory nawet się nie zgadzam. Jeżeli przychodzi do mnie pani z blond włosami, które one są już w tragicznym stanie i ona chce mieć całą tęczę, to ja się narobię, będzie to trwało z rozjaśnieniem odrostu 6 godzin, a po tygodniu się to spłucze. 6 godzin? Ale to jest w bardzo miłej atmosferze, czas płynie bardzo szybko. Ale 6 godzin? Nie, to jest strasznie długo. Nie, faceci nie muszą tyle, prawda? Faceci tyle nie wytrzymują chyba na fotelu fryzjerskim. Zdarzyło mi się farbować irokeza kolorowego w chyba 10 kolorach na festiwal, także też trochę posiedział. To jest potrzeba chwili, to można zrozumieć. Czyli
najpierw odżywić, tak, zabezpieczyć, a potem dopiero bawić się w koloryzację. Kolor, tak? Tak, tak, bo nic nam się nie będzie trzymało na włosach z kolorów. Już nie mówię o tęczowych włosach, ale o każdym innym kolorze, że on będzie się lepiej trzymał. A takie mieszanie kolorów, takie kolorowe irokezy, czy w ogóle takie kolorowe włosy, to jest duże obciążenie? Nie, w ogóle. Żadne obciążenie. Ale obciążeniem... Obciążeniem jest rozjaśnianie włosów, to jest takie najgorsze. Jeżeli zrobi się to umiejętnie, właśnie się przygotuje klienta do tego, żeby najpierw zadbał o te włosy, no to wtedy to jest... Moje włosy tak samo cierpią jak każdej jednej blondynki. Znaczy tutaj myślę, że akurat pani wygląd zewnętrzny mocno odpowiada temu, bo chyba człowiek, która chce sobie zrobić burzę kolorów na głowie, prędzej zaufa takiej fryzjerce, tak, która sama ma kilka kolorów. Aha, jak tak robi, to znaczy, że dba i wciąż ma jeszcze włosy, no to chyba wszystko jest w porządku. Tak, i na samym początku, jak jeszcze klientki mnie nie znały i przychodziły do mnie zrobić jakąś normalną koloryzację, no to tam gdzieś tam jest wywiad, pytam się, jakie kolory. Tak, tak, wszystko tylko nie zielone, wszystko tylko nie zielone. Także się bały, że tylko takie kolory robię. Rozumiem. To przejdźmy teraz do tej części modowej. Jakie kolory na wiosnę i co w ogóle na głowie się będzie nosić na wiosnę? To jest takie niespotykane połączenie kolorów ciepłych i zimnych. I niekoniecznie w takich ostrych kolorach jak u mnie. Niebieski z czerwonym, tak? Niebieski z czerwonym. No, czerwony... Nie bardzo. Tak, tak, mogłoby tak być. Mogłoby być na przykład pomarańczowy i fioletowy. To są takie zupełnie przeciwstawne kolory do siebie. Ale mówię o takich delikatnych różnicach, no bo nie każdego będę namawiać na awangardę, bo w pastelach też to jak najbardziej się sprawdza. Czyli jakiś taki, nie wiem, blond, który jest beżowy z odcieniem różu i koło niego coś chłodniejszego. To znaczy, że ktoś będzie miał jednolite włosy w jednym kolorze, to już jest niemodny zupełnie? No trochę tak. A, rozumiem. Czyli jednak idziemy w tym kierunku takiej mocnej wyrazistości. Tak, takiego życia, nie? Takiej trójwymiarowości w tych włosach, żeby się cokolwiek podziało, żeby się mieniło, żeby to nie było takie całkowicie płaskie. A no to jestem w stanie akurat zrozumieć. Po pierwsze, po szarej zimie to takie kolory na pewno będą milsze, no a po drugie w tym nieszczęsnym covidowym czasie też pewnie każdy chciałby trochę więcej tego życia. Trochę może, więcej życia, no chciałby właśnie też zabłysnąć, a jednak takie jednolite kolory, no ta moda na takie bardzo naturalne kolory, jednolite była dosyć długo, dlatego teraz przekonujemy do tego, żeby troszeczkę poszaleć. I to dają się ludzie namówić, tak? Tak, bo to mówię, nie muszą być takie awangardowe odcienie, to może być odcień brązu, który jest ciepły, połączony z odcieniem brązu, który jest zimny i to też przepięknie wygląda. Czy zdarzają się mężczyźni, którzy też idą w takim, oprócz tego irokeza oczywiście, o którym już rozmawialiśmy? Mężczyźni to raczej tak bardzo, szczególnie u mnie, skrycie się farbują, czyli Kasia, wiesz, pofarbujesz mnie, nie? Ale tak, nie zakładam pelerynki do farbowania. Idziemy na myjkę i tam nakładam, udaję, że to jest maska, tak naprawdę to jest farba, którą trzymam bardzo krótko, bo to jest taka farba, która nie złapie skóry głowy, nie przykryje wszystkich siwych włosów, wygląda bardzo naturalnie. Także tak się zdarza, ale panie nawet nie zauważają, że to miało miejsce. To takie, rozumiem, zabiegi maskujące. Tak, tak. Maskujące siwe, tak? Albo tak, żeby pan się też poczuł wyraźniej. No bo bardzo często naszym kolorem naturalnym jest taki kolor szarobury. Taki szarobury, myszowaty, tak. No tak, no tak. No, okej, okay, no zapewne wszyscy wiedzą i widzą, że ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Choć z tego, co rozmawialiśmy, podobno brody też się czasem koloryzuje. Tak, szczególnie jak ktoś ma duże ubytki na brodzie, no to wtedy się farbuje to znaczy taką... chciałby mieć bardzo bujną brodę i taką pełną, jak tutaj jest na załączonym obrazku, ale niestety na przykład w tym miejscu na policzku najczęściej nie rosną włosy.
albo są bardzo przerzedzone i farbuje się taką farbą, która złapie skórę, żeby to wyglądało... To takie oszukaństwo jest. Jest to oszukaństwo, dlatego mało panów się na to decyduje, ale da się w ten sposób poradzić. Czy włos w brodzie inaczej reaguje na kolor niż włos na głowie? Na pewno jest twardszy, więc trzeba troszeczkę bardziej inaczej, inaczej go potraktować. A z drugiej strony warto by było, żeby to były odpowiednie produkty dedykowane do brody, z tego względu, że to jest blisko nosa, ust i żeby się nic złego nie wydarzyło. To jeszcze bardzo krótko, czy broda też wymaga pozimowego potraktowania? Broda cały czas wymaga odpowiedniego traktowania, bo właśnie jest to grubszy włos, więc oprócz olejku, który najczęściej kupujemy idąc do barbera, to jeszcze są balsamy takie nie do spłukiwania, dlatego szybciej, no bo panowie lubią raczej życie sobie ułatwiać, a nie utrudniać, tak jak my kobiety. Dobra, więc nakładamy ten balsam, zostawiamy. No i specjalny szampon jeszcze warto by było używać, który też lepiej zmiękczy tą brodę. No a ta miękka broda, no to wiadomo, dla partnerek jest... Dobra, przepraszam bardzo, to po 22, kiedy indziej będziemy na ten temat rozmawiać następnym razem. Myślę, że następnym razem będziemy już rozmawiać o przygotowaniu włosa do lata. Już bardzo czekamy na to lato, prawda? Tak, bardzo. Ja i pani Katarzyna Pawłowska czekamy na lato. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.